komisariat policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Jowita Kowszyn-Sumara, redaktor naczelny oraz wydawca portalu Rebel24. Dzwonię w takiej sprawie, ponieważ redaktor z mojego portalu, gdzie był złożony wniosek do Beskidzkiej Izby Lekarskiej, uczestniczy w charakterze mediów i uczestniczy tam w charakterze redaktora Beskidzkiej Izby Lekarskiej w tym momencie. Oglądałam relacje na żywo. Jako redaktor naczelny chciałabym złożyć zawiadomienie, a jestem po prostu setki kilometrów od was. Ale masę... Czego dotyczy interwencja? Że co tam... Interwencja dotyczy, proszę pana, interwencja, w której sprawie dzwonię. Do was dotyczy tego, że proszę pana, został złamany według mnie, jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, złamanie artykułu 43 prawa prasowego, które brzmi: kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. O ten artykuł mi chodzi. Znaczy, oprócz tego, że tam bardzo wiele zostało popełnionych znamion ewentualnego przestępstwa na miejscu i też zapewne dostaliście w tej sprawie telefony. Ja dzwonię jako redakcja, jako naczelny, ponieważ jest tam pani redaktor, która opuściła rozprawę, ponieważ było 15 minut przerwy okrzykniętej i uczestniczy tam oficjalnie jako redaktor, opuściła pomieszczenie, chciała wyjść na zewnątrz. Pan z ochrony, który tam jest, jest też wskazany w nagraniu, tylko nie są mi znane jego dane. W tej sprawie właśnie dzwonię, bo chciałabym złożyć zawiadomienie i znać dane tego pana, a może to zrobić tylko policja, aby takie dane uzyskać. Powiedział pani redaktor, która jest na miejscu w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, że jeżeli wyjdzie, nie wejdzie już z powrotem, on jej nie wpuści, gdzie ona jest podczas interwencji dziennikarskiej, zbiera materiał prasowy, jest złożony wniosek, została dopuszczona do sprawy, było to podczas 15-minutowej przerwy, wróciła oczywiście z powrotem na salę, nie wychodząc na zewnątrz, ponieważ ten ochroniarz w mojej ocenie wysłał do niej groźbę, że jeżeli wyjdzie, nie wejdzie z powrotem, co by zakłóciło interwencję dziennikarską i bardzo bym prosiła państwa o interwencję. Tam jest prowadzona, z tego co wiem, tak? To wszystko jest nagrywane tam tak, na żywo. Tutaj, proszę panią, na miejscu tam jest cały czas, są patrole, które zabezpieczają, że tak powiem, ten rejon Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa, proszę złożyć zawiadomienie do prokuratury bezpośrednio o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skoro jest wszystko nagrane i udokumentowane na... Ale nie znam danych osobowych pana ochroniarza. To już będziemy, proszę panią, ustalać w toku prowadzonego postępowania. A jeżeli policjanci są na miejscu, czy nie mogą... Oni są przed izbą. Jeżeli policjanci są przed izbą, to czy nie możecie im po prostu... no nie mogą podjąć interwencji w celu wylegitymowania ochroniarzy? Nie mogą tam wejść. Ale ochroniarze są przy drzwiach. Są przy drzwiach, tak? Tak, przy drzwiach wychodzących. Gdyby policja mogła podejść tylko w celu wylegitymowania tych panów, ponieważ jeden z nich w mojej ocenie jest takie znamiony. I teraz od pani ten redaktor, on wyszedł już stamtąd i jego już nie ma? To jest pani redaktor, która jest cały czas na miejscu w izbie lekarskiej, ale chciała opuścić budynek podczas przerwy, na co mogła zrobić, opuścić i wejść po przerwie z powrotem relacjonować, ponieważ została dopuszczona do prowadzenia relacji. Jest tam w charakterze mediów, został złożony wniosek Beskidzkiej Izby Lekarskiej, jest tam na miejscu mecenas. To wszystko jest załatwione. Kwestia jest tylko zachowania ochroniarza. Znaczy, kwestia tam jest wielu rzeczy, które zostały do was zgłoszone. Ja dzwonię w dodatkowej sprawie, żeby wylegitymować tych panów z ochrony, którzy utrudniali wejście do budynku początkowo, a następnie podczas odtrwania sprawy, jeżeli w momencie przerwy 15-minutowej do pani redaktor się ochroniarz zwrócił, że jeżeli wyjdzie, to nie wpuści jej z powrotem. Gdzie pani redaktor jest na mocy prawa prasowego tam, tak? Na mocy ustawy o prawie prasowej zgodnie z konstytucją. Dobrze, niech mi pani powie tak, bo muszę zanotować sobie tak. Pani godność. Jowita Kowszyn-Sumara. Pani Jowita. Kowszyn-Sumara. Kostrzyn? Kowszyn. Kowszyn. A drugi człon? Sumara. Sumara. Dobra, to mam zanotowane i teraz tak. Ja jestem redaktorem naczelnym oraz wydawcą portalu, a dziś... tam na miejscu pracuje pani redaktor, która, wobec której w taki sposób się zachował ochroniarz. Która działa na mocy prawa prasowego. Jak się nazywa?
Pani redaktor, jak się nazywa? To jest pani Aneta, ale ja składam zawiadomienie, więc tutaj proszę mnie w pełni wylegitymować. Ja również podam tutaj adres, jeżeli by był potrzebny do kontaktu ze mną, jeżeli chodzi o wszystkie takie tego typu sprawy. Mogę podać również adres. Ale to pani nie wie, jak ona się nazywa, to pani... Ja wiem, jak się nazywa pani redaktor, ale ja tutaj zgłaszam w sprawie pani redaktor interwencję, ale ja ją zgłaszam, nie pani redaktor, tak? Więc ona sobie pracuje na miejscu, a ja widziałam możliwość popełnienia przestępstwa. A pani widziała, bo pani tam była na miejscu, czy jak? Widziałam to na relacji na żywo, która w tym momencie cały czas trwa na żywo na portalu Rebel24. A czemu ta pani nie zgłasza interwencji? Ponieważ ta pani pracuje. Ponieważ ta pani pracuje, jest na miejscu, jest zajęta, obsługuje sprzęt i jest pani na miejscu mówi, podczas... Tak, 43 artykuł prawa prasowego, tak? Tak. Został naruszony. Został naruszony, uważam, został naruszony i że wyczerpuje te znamiona, ponieważ pan ochroniarz powiedział, że jeżeli wyjdzie, to nie wejdzie z powrotem, gdzie nie ma to żadnej podstawy prawnej, może się swobodnie... Było 15 minut przerwy, więc mogła być przed budynek, zaszczepnąć świeżego powietrza, mogła wrócić z powrotem, a pan ochroniarz zwrócił się do niej słowami, że jeżeli wyjdzie, to już jej nie wpuści z powrotem. Ja oczywiście mogę mailowo dosłać, w której to minucie było, ponieważ relacja trwa na żywo cały czas, więc mogę po prostu wskazać, w jakiej to minucie te słowa zostały powiedziane, czy zrobić z tego urywek nagrania do tego zawiadomienia, ale chcę mi oficjalnie zgłosić, ponieważ zależy mi na wylegitymowaniu tych panów. Po prostu, a skoro policja jest na miejscu, myślę, że skoro panowie stoją przy drzwiach, to nie będzie problemu, że policja podeszła i w związku z moim zawiadomieniem w tym momencie telefonicznym i oczywiście uzupełnię wszystkie formalności, które będę musiała uzupełnić do tej sprawy, żeby podeszła i po prostu wylegitymowała, bo ja muszę wiedzieć, na kogo ma to zawiadomienie złożyć. Rozumiem. Dobrze, odnotowałem się tę interwencję. Dobrze, czyli tam policjanci na miejscu zadziałają w tej materii. Ja tam przekażę tą informację osobie, która nadzoruje to zabezpieczenie. Odnośnie tej interwencji. Tak, chodzi o wylegitymowanie panów z ochrony, którzy od początku utrudniali wejście do izby, przemieszczanie się dziennikarzom, osobom, które reprezentują różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia. Był problem, żeby w ogóle wpuścić panią, która jest wezwana na tą rozprawę z mecenasem. Tam sobie poradzili. Ja zgłaszam kwestię tego, że redaktor, który jest na miejscu, w taki sposób została potraktowana i ja byłam świadkiem tego, widząc to na relacji, a ponieważ jestem naczelną mojego portalu, no widzę... Portal jak się nazywa? Rebel24. Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej. Podać numer? Jak, nie, tylko jakby pani jeszcze raz tą nazwę. Rebel24. Rebel24. Dobrze, mam odnotowane. No a oprócz odnotowania, może pan mi powiedzieć, jak to będzie dalej wyglądało? Tak jak pani powiedziała, ja tą informację przekażę osobie nadzorującej na miejscu w kwestii ewentualnego wylegitymowania tam tych osób, które są, tych ochroniarzy, tak? Tak, ochroniarzy. No. I jeszcze, czy potrzebuje pan do mnie adres do korespondencji? Nie, na chwilę obecną nie, tylko wie pani, tak jak pani mówiłem, bo tu chodzi potem, żeby formalnie złożyć zawiadomienie, najlepiej bezpośrednio do prokuratury, załączyć ten materiał z nagraniem, co pani tam nakręci to wideo, żeby był jakiś dowód w sprawie, no i tyle. I pan, a w jaki sposób się dowiem danych tego pana ochroniarza? Pani się już nie będzie musiała dowiadywać, bo to już będzie w naszej kwestii, bo jak pani złoży zawiadomienie do prokuratury, zaznaczy pani, że była tutaj odnotowana interwencja, no to już... A jak się pan nazywa? Starszy aspirant Szymon Wrzeszcz. Dobrze. Dyżurny. Pan odnotowuje moją interwencję, przekazuje tam policjantom, którzy są na miejscu, żeby działali w tej materii. Pan mi to pan mnie o tym zapewnia. Tak. Dobrze, to bardzo proszę to potraktować priorytetowo, bo to jest dla mnie bardzo ważna sprawa, ponieważ no nie może być tak w Polsce, że dziennikarze nie mogą swobodnie działać, bo jakiś pan z ochrony sobie robi swoje prawo, tak? No ja panią rozumiem, no tak jak mówię, no żeby pani tylko po prostu potem złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Ja bym tam była, powiem panu, natychmiast, tylko jestem w momencie na wyjeździe, jestem setki kilometrów z tego miejsca, bo ja bym natychmiast interweniowała w tej sprawie, osobiście bym tam była, ale nie mam takiej fizycznej w tym momencie możliwości. Dobrze, tak jak pani mówię, my tutaj odnotujemy tą interwencję i tak jak mówię, potem, żeby tylko pani złożyła zawiadomienie i będzie sprawa prowadzona na tą okoliczność tego naruszenia prawa prasowego, tak? 43 artykuł, tak? Prawa prasowego, tak, ponieważ ochroniarz wypowiedział się do dziennikarza, który jest w trakcie interwencji dziennikarskiej, w trakcie swojej pracy, zbierania materiału prasowego, dopuszczony do tej sprawy, oficjalnie tam siedzący był złożony wniosek w tej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, izba go zatwierdziła.
a sytuacja jest następująca, że ochroniarz po prostu tutaj sobie rozporządza, wyżywa się na ludziach, wypowiada się w sposób karygodny do pani redaktor, że jak ona wyjdzie, to nie wejdzie, bo jej nie wpuści, bo nie, i se stoi w drzwiach i traktuje to jak jakiś prywatny folwark swój, a nie instytucję. Ale ona de facto co w końcu wróciła tam na miejsce, czy nie? De facto nie wyszła, nie opuściła budynku, bo się bała opuścić budynek, bo była wysyłana wobec niej taka ustna, w mojej ocenie groźba, że jeżeli wyjdzie z tego budynku, to już do niego nie wejdzie, no to nie mogła go opuścić, tak? Gdzie, gdzie to jest po prostu jedno wielkie, proszę pana, rażące łamanie prawa. Rozumiem. Dobra, dobra, to wie państwo, bo ja muszę to odnotować też szybko i przesłać tam tą informację. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, do widzenia. Czekam na efekty.